Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z gry, w której, słuchajcie, Godzilla, to jest Godzilla, okej? To jest Godzilla, będzie walczyć razem z Tytanem Kolosalnym oraz Spider-Manem, Ant-Manem, Steve'em z Minecrafta. On miał być kwadratowy, ale autorowi moda nie pykło, ale ma diamentowy miecz, to jest najważniejsze. A oni będą walczyć z kudłatym ze Scooby-Doo. Także proszę bardzo, jak ta walka się potoczy. Bro! Co? Co się stało? Powiem wam tak, kudłaty wygrał. Ej, bez kitu, on jest niezniszczalny jakiś. To było nie fair. Nie wiem, weźmy, nie wiem, możemy ziemię zrespić nawet. Czy ziemia będzie walczyć? Ziemia sobie poleciała. Ale naprawdę mamy masę rzeczy, nie licząc tego kudłatego, słuchajcie. Usuńmy sobie wszystkich. Mamy naprawdę masę rzeczy. Mamy ziemię, co nie? I my tą ziemię możemy wysadzić bombą, dość mocną bombą. Otóż proszę bardzo, sami się o tym przekonajcie. Wybuchła, zanim doszła. Czemu oni wybuchają, zanim wystartuje? Co jest? Nie, poczekajcie, jeszcze raz. Bomba, proszę nie wybuchaj, proszę cię. Dobrze, i teraz postawimy zwykłego żołnierzyka, żeby wiecie, żeby on... tak jakby dał radę przeżyć. Czemu ziemia strzela? Co to są za chore mody tutaj? Nie grałem w tą grę tyle. Ziemia się przywiązała do niego i zaskoczyła. Dobrze, zobaczmy, czy nie wiem, czy Pac-Man... Jezus, jakie to jest ogromne! Co tu się dzieje? To jest Pac-Man? To jest Pac-Man? Pac-Man zjadł ziemię, słuchajcie. A czekajcie, bo ziemia wygrała, bo Red Team Win było. Okej. Okay. Ale w każdym razie zobaczmy, czy ta wielka bomba... Czemu dopiero teraz się zrobiła wielka? Teraz dobrze to wybuchło. Ale mamy tutaj mega fajną walkę. Otóż mamy tutaj Godzillę, która no teraz nie wygląda zbyt dobrze, bo ona sama siebie już powala. Ale chciałbym zobaczyć, jak ona by sobie poradziła z taką prawdziwą artylerią. Czemu ona strzela piorunami z pleców? Rozumiem, że to z buzi ma wychodzić, tak? Czy ktoś w tej grze zrobił naprawdę samoloty? Naprawdę samoloty tu są? Co tu się stało z tą grą? Przecież to miały być walki zwykłe, zwykłych rycerzy i tak dalej, a raz Godzilla się nawala z helikopterami. I to jest dziwne. Jeszcze my możemy stworzyć tyle samolotów w sobie i one po prostu nadlatują i strzelają rakietami prosto w Godzillę. Czemu one wylatują tak wysoko? I przegrałem znowu. Co tu się dzieje? Ale epicka walka! Tylko zaraz się skończą tacy silniejsi i Godzilla zaatakuje artylerię i... No nie da się z nią wygrać, co jest? Przecież ona przyjęła na siebie tyle strzałów, że to jest chore. To są czołgi, dobra, mamy czołgi. Słuchajcie, mamy czołgi, mamy Wolverina na przykład. I mamy, słuchajcie, coś takiego jak Terminatorów, którzy będą z daleka tą Godzillę atakować. I mam nadzieję, że te czołgi chociaż troszkę... Czemu on przejechał swojego... Chociaż troszkę wytrzymają na nią i oby ją rozwaliły. Czy mogę przejąć Terminatora jakiegoś? Widzowie, mogę przejąć kogoś, tylko jest to dość niebezpieczne, wam powiem. Co tu się dzieje? Czemu Godzilla i czołgi latają? Ile ona ma tego życia? Ten czołg już umiera sobie, a wywrócony nic nie może zrobić. Nie no, super. Jeszcze tu też jest wywrócony czołg, który... Nie wiem, co robi, szczerze. Przygniata innego Terminatora, tak mi się wydaje. I znowu przegrałem. Wow! Jakiego balona tu można wyjąć? Dobrze. To wygraliśmy już, patrzcie. Oni będą tankować, te małpy będą tankować całego damage'a, a nasze balony, nie wiem co one w ogóle robią, ale... Czy da się je przejąć? Czy on umarł?
Balon umarł, słuchajcie nam. Co tu się dzieje? Tornada latają! I no nie wierzę! Mimo tornad i bomb i jakichś innych dziwnych rzeczy, przegraliśmy. Rozumiem, że coś może być duże, ale bez przesady. Co to ma być za wąż? Ale mamy, słuchajcie, tych zwykłych. Wykorzystamy tych zwykłych i mamy 9 milionów ponad, prawie 10, no w sumie, do zużycia. Weźmy sobie tutaj masę, ale tu masę Zeusów. W ogóle, czy ten wąż w ogóle ich pokona, czy co on będzie robić? W sensie, czemu jego szyja, znaczy ciało w sumie, jeszcze bardziej się wydłuża? Co on robi? Wygraliśmy. Tutaj masa, ale to masa Zeusów sobie idzie. Wąż tu jest w niebie, dosłownie w niebie. I umarł, o co chodzi? Ej, czy Hulk jest serio aż taki silny? Czemu on kosztuje 430 tysięcy, kiedy na przykład Thor kosztuje 50? Proszę bardzo, czy on serio zniszczy? Niebiescy wygrali. Thor wygrał z Hulkiem. Okej, okay. Czyli cena nie odwzorowuje wszystkiego. Słuchajcie, widzowie, Thanos kosztuje 390 milionów. Co jest, czy on serio jest taki mocny? Sprawdźmy go na przykład na takiego boga czasu. Thanos odleciał, bo to jest bóg czasu i bóg czasu walnął go tak szybko, bo powiecie, zatrzymał czas. Ale o co chodzi? Czy ten bóg czasu serio jest aż taki mocny? Poczekajcie, zróbmy coś mega wytrzymałego. Na przykład takiego tytana kolosalnego. Proszę bardzo, czy bóg czasu z nim... O, zniknął. Czy on jest najpotężniejszą postacią w grze? Weźmy Krakena, nie? Ten Kraken jest nieco dziwny, ale... Ale jestem... Wygrał? Czemu Kraken wygrał z tym bogiem Nie no, nie rozumiem. Weźmy Saitamę. Kraken wygrał z Saitamą! Dobra, jeszcze znalazłem jeszcze mocniejszą postać. Dobrze, weźmy najmocniejszego boksera wszechczasów. Wszech po prostu czasów, nie? Kto wygra? Czemu w ogóle ten Kraken ma wszystkie macki w sobie? O co chodzi? Jeszcze przegrał ten superbokser. A patrzcie na ich ceny. Dobrze, widzowie, ale zróbmy mnie. Zróbmy mnie. Muszę mieć taki, wiecie, w miarę groźny głos. Idealnie. Muszę mieć jakąś taką broń, ale teraz serio. Broń taką do zniszczenia światów. Niech będzie patelnia. No i oczywiście zaszalejmy ze statystykami. I to mi się podoba, słuchajcie. No i oczywiście jestem bezcenny, także jeden. Niech będzie jeden. I nazwiemy go oczywiście Screamy. Czemu ta postać utknęła tutaj? O co Gdzie on jest? Proszę bardzo, możemy naszej postaci oczywiście zrobić zdjęcie, żeby mieć awatar. Idealnie. A nie możemy, żeby to kosztowało 1. Czy mogę, żeby 0 kosztowało? No to dlaczego? 10. Nie. 100. 1000. Dobrze, 1000. Proszę bardzo, jestem gotowy. I już wam z góry mówię, że ja to wygrałem, nie? Możemy wziąć takiego Snake'a. Dla przykładu, Snake'a Elon. On 120 tysięcy kosztuje. Nieważne, to dla nas nic. Proszę bardzo, kozak Screamy. Do akcji. Nie działa ten Snake. Czemu nadal jest Snake, mimo że go usunąłem? Dobrze, dajmy fory dla nich. Weźmy potężnego oczywiście Knighta. Zobaczcie, ja jestem taki mały, a on jest cały i uzbrojony. Zobaczmy, kto wygra tą bitwę. Ale ja miałem niszczyć światę, a nie potrafię rycerza pokonać. No co ty robisz? Uderzaj tą patelnią w niego, tego giganta. Może jednak go zwiększę. Dobrze, postanowiłem coś zmienić. Mamy tutaj naszego pięknego Venoma oraz mamy, słuchajcie, pięknego Screamiego z patelnią, tylko ta patelnia utknęła mu. Czemu on poleciał w kosmos? Walcz. Halo? Dobra, walcz od razu. O, przegrałem. Dobra. Proszę bardzo, bóg czasu, słuchajcie, kontra Screamy, tylko nie wiem, który,
nie ten, ten Screamy. Proszę bardzo, już aż tak nie odwala, chociaż... No czy przestań tańczyć! Uspokój się! Proszę! Bardzo... Dobra. Nie umiem tworzyć postaci. I czemu w ogóle jest na minus wszystko? O co chodzi? Proszę, wygraj... Cię. Walnijcie chociaż tego gościa raz, nie? To by było super. To by było super! Ale chociaż z rycerzem wygracie, tak? Wygracie? Proszę. Proszę. Czemu oni umierają? Czemu oni umierają? Czemu oni umierają na rycerza? Co się dzieje? Nie, 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 nie mogę. W ogóle to są nowe postacie. Co to jest za postać? Co to jest za postać? Znaczy, ja rozumiem, że ona wygra z rycerzem, no bez przesady, żeby nie wygrała. Weźmy armię na niego, ale... Bo to jest jakiś nowy boss, on ma jakiś taki miecz z tyłu kozacki. Ciekawe, czy on sięgnie po ten miecz dosłownie za chwilę. Aha, okej, to jest serio mocna postać. Zobaczmy, jak sobie poradzi z Venomem. Wow! Ej, Venom to przeżywa, co jest? Gryź go, Venom, co ty robisz? O, Venom wygrał. Walnął go. Ale zróbmy finalną walkę. Otóż niech będzie masa smoków, parę Siren Headów, które są malutkie. Nie wiem, czemu one są takie malutkie. Czemu to jest Siren Head? Czemu on ma na głowie poroże? Parę Wiedźminów, słuchajcie. Niech będzie parę planet Ziemi, parę Godzilli. Niech będzie trzech Tytanów. Lećcie, proszę, proszę. Tylko on ich zatrzymuje kompletnie w czasie. Ale czekajcie, oni dają z nim radę, nie umierają na hita. Okej, okej. Ile on ma w ogóle życia? Aha, mu praktycznie nic, słuchajcie, nie spadło. Jestem ciekaw, jak ta walka się w ogóle potoczy. Ziemie się złączyły w jedną, nie? I strzelają razem. To jest dziwne. Co to? Co to ma być? Kto projektował te Godzille, wytłumaczcie mi, bo powiem wam, że nie wykazują żadnej potęgi zbytnio, krocząc po powietrzu. Ale o co chodzi? Dlaczego ona się tak zachowuje? Przestań, nie wiem, skocz, strzel, cokolwiek, wstawaj. Nie, super, po prostu super, przepotężne Godzille. Widzowie, Godzille są praktycznie nieśmiertelne, a ten bóg czasu nie potrafi ich zabić nawet, nie? Mimo, że one chodzić nawet nie potrafią. W ogóle im HP nie spada. Są praktycznie nieśmiertelne. Także widzowie, stworzyłem postać, która zniszczy planetę, czyli ja, jako że... Jestem z tego znany, naprawdę pięknie się prezentuję na tą chwilę. I teraz powinienem zniszczyć Ziemię jednym ciosem, nie? Ja wierzę... Spadł! Poczekajcie, jeszcze raz, dajmy mu szansę, niech on przejdzie, niech on spróbuje chociaż przejść. No nie, no nie wierzę. Czemu? Czemu gdy tworzę siebie? Ta postać jest aż tak nieudolna, o co chodzi? Dobra, będzie tutaj, będzie tutaj. Ziemia też będzie bliżej, żeby było łatwiej, okej? Wow, jaką pozycję przybrałem! Patrzcie to! Dobra, już się skończyła ta pozycja, ale... No nie, dobra, wezmę inną mapę po prostu. Dobrze, słuchajcie, teraz to jest jedyna po prostu szansa, stąd przynajmniej nie spadnę. I proszę cię, Ziemio, chociaż podejdź do mnie, bo nie zdążę podejść do ciebie. Czemu my się tak poruszamy? Co jest z tą postacią nie tak? Okej, to jest ten moment, ja nawet przejmę sam siebie, żeby uderzyć prosto... Nie no, nawet zbliżyć się nie można. Dobrze, proszę państwa, to już koniec naszej Ziemi, tylko... Wstań, proszę cię, uderz ją, dobrze, uderz ją w końcu, proszę cię. Co ty robisz na tej ziemi? Nie, nie jęcz, tylko wstań i bij. Przecież ty masz 10 atak speedu i 10 prędkości, czemu się wywróciłeś? Nie, super, super, super wojownik. Słuchajcie, teraz na luzie, na po prostu luzie powinienem to wygrać, bo mam skrzydła i nie powinienem... Spaść? Jak to niebiescy wygrali przecież? Jak można spaść nawet ze skrzydłami? Jakim nieudacznikiem trzeba być? Widzowie,
teraz już na serio. Tak serio, serio. Mamy tutaj naszego pięknego wojownika. Żegnaj, droga ziemio! Także ziemia poszła na strzała. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa.